Mniejszą biurokrację i wcześniejsze wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników zapowiedział dziś w Rzeszowie Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To szczególnie interesuje właścicieli gospodarstw z Podkarpacia. Nowy prezes chce też połączenia dwóch agencji, czyli Agencji Restrukturyzacji oraz Rynku Rolnego w jedną. W ten sposób można by oszczędzić aż 1 000 000 zł. Podczas dzisiejszej konferencji padły także zarzuty o rozrzutność poprzednich władz agencji, a na dowód przykłady trwonienia publicznych pieniędzy. W spółdzielni rolników SAN w Łące koło Rzeszowa zrzeszonych jest ponad 30 gospodarzy, którzy posiadają bardzo duże areały pól. Niestety unijne dopłaty bezpośrednie za ubiegły rok nie dotarły jeszcze do wszystkich, choć wnioski złożyli w terminie. Trochę szkoda, iż zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i dowiadujemy się właściwie w ostatniej chwili, iż te dopłaty będą dużo później. Z kolei do pana Tomasza dopłaty wpływają w ratach. To, jak twierdzi, utrudnia mu pracę i nie pozwala na pilne wiosenne zakupy, jak materiał siewny czy nawozy. Część dopłat otrzymałem to zaliczkę. To ta zaliczka wystarczy zaledwie na paliwo, na wyjazd z pola. Obecny prezes Agencji Restrukturyzacji zna przyczynę tych problemów, ale wini za to poprzednie władze agencji. Problem był w tym, że poprzednia ekipa za późno zamówiła tak zwany nowy program do obsługi kampanii 2015. Podczas spotkania w Rzeszowie nowy szef agencji zapowiedział, że na modernizację gospodarstw i wsparcie młodych rolników na Podkarpaciu będzie do wykorzystania ponad 50 milionów złotych. Wypowiada jednocześnie wojnę biurokracji. Chce też połączenia Agencji Restrukturyzacji z Agencją Rynku Rolnego, bo jak twierdzi, pozwoli to zaoszczędzić publiczne pieniądze. Tym rolnikom generalnie będzie się prościej poruszać, będą w jednych miejscach mogli załatwić parę spraw. Mało to jeszcze, nasza agencja to jest przecież największa, jak gdyby pajęczyna, bo to jest 316 biur powiatowych w Polsce. Według Daniela Obajtka poprzednie szefostwo agencji wydawało krocie, czyli miliony na gadżety, jak na przykład te z krzemienia pasiastego. Nowa ekipa zapowiada cięcia i oszczędności, a jeśli już zakupy, to takie z pożytkiem dla lokalnych społeczności. Dziś prezes Agencji Restrukturyzacji podarował w Rzeszowie zestawy zabawek i pomocy naukowych dla 6 przedszkoli z Podkarpacia.